Jeśli przeczytać źródła frankistowskie, bo znowu, jeśli chodzi o Szaptera Cwi, znaczy źródła frankistowskie są problematyczne, bo w tym sensie, że wielu historyków je czyta tak, jakby one zostały napisane, zwrócone do tej samej publiczności, a one nie są. Znaczy jest różnica pomiędzy tekstami, które zostały napisane z myślą o wewnętrznym kręgu wierzących, jak i z tekstami, które zostały napisane na potrzeby publicznej debaty. Teraz, oczywiście to nie jest tak, że wszystko, co zostało napisane na publiczną debatę, to jest tylko retoryka i nieprawda. Ale jakby trzeba odróżnić dwa typy dyskursu. Okay? Jeśli chodzi o mesjanizm, to w znacznej części przynależy do publicznej debaty i w znacznej, i tu rzeczywiście wydaje mi się, że stoję na własnym gruncie, Frank nie ma absolutnie nic oryginalnego do powiedzenia na temat mesjanizmu. Znaczy on mówi coś na temat Mesjasza i tak, ale kiedy cokolwiek mówi, to po prostu powtarza szablonowe wyrażenia, które zostały sformułowane, stworzone znacznie wcześniej. Jak Frank zaczyna mówić o kobietach, to jest zupełnie inna historia. Bo w tym momencie jest coś absolutnie oryginalnego. Znaczy rzeczywiście wyzwolenie pierwiastka. Tak. Chciałeś to bardzo, nie? Tak, słucham. Rzeczywiście wizja zbawienia, i ja nie chcę używać słowa Mesjasza, ale wizja zbawienia, która polega na tym, że to jest wyzwolenie pierwiastka kobiecego, co oznacza polityczną emancypację kobiet, czyli polityczne zrównanie płci. Co oznacza seksualne wyzwolenie kobiet, to znaczy, że kobieta w stosunku seksualnym staje się podmiotem aktywnym, a nie pasywnym. Co oznacza kompletną zmianę języka religijnego. Co oznacza przemianę wyobrażeń symbolicznych, to znaczy nagle wprowadzenie elementów obrazowych, które dotyczą kobiet, to jest absolutne nowe. I w tym sensie, znaczy Frank, żeby była jasność, Frank był człowiekiem dość mało inteligentnym i ograniczonym. Jeśli ma coś absolutnie oryginalnego do powiedzenia, to dokładnie w tym miejscu. Znaczy to jest ten moment, kiedy Frank właśnie nie powtarza historii, które gdzieś tam zasłyszał, tak? Nie robi streszczeń z tego, czego się nauczył w Hederze, tylko ma swoją własną, absolutnie oryginalną teorię. To od początku ma taką wizję kobiecości, czy to jest okres częstochowski? Nie, to znaczy ja wiem o tym od okresie częstochowskim, okej? Okay? Znaczy ja wiem, że tam się zaczyna, ale dlatego to odróżnienie źródeł na zewnątrz i wewnątrz jest ważne, dlatego że z tego wcześniejszego okresu ja nie mam źródeł wewnętrznych. Okay? Znaczy do lat, tak, frankizm to jest tak bardzo prymitywnie. Frank przyjeżdża do Polski w 1755, jest aktywny do lat 90. XVIII wieku. Do lat 70. wszystko co ja mam, to są właśnie źródła pisane na potrzeby dyskursu publicznego. Okay? Znaczy, część z tego, co jest powiedziane na potrzeby dyskursu publicznego, jeśli mam rację, to Frank rzeczywiście wierzy w to, co mówi. Ale mówi to dla szerszej publiczności. Źródła ezoteryczne, w sensie napisane wyłącznie dla wewnętrznego kręgu, ta historia zaczyna się w latach 70., to się pojawia wyłącznie tam. Czy to istniało wcześniej w formie oralnej? Nie wiem. Choć w swojej książce, to już puszczam do pytania, w swojej książce podkreślasz jednak taki założycielski, scenopierwotny charakter tego incydentu Lansbrońskiego już, tak? Próbujesz pokazać, że tam już właściwie się wszystko zaczęło, tak? Ale to nie będę Państwu mówił, co tam się działo. Pytanie z może mikrofon przyniosę, nie? Ja chciałem do tej kwestii zaniku wpływu czy oddziaływania frankizmu. Czy nie jest tak, z bardziej generalnej perspektywy historycznej, że frankizm jest
pewną próbą wyjścia z getta, z wielowiekowego. A jak przychodzi kaskada, wraz z innym, o wiele bardziej ekspansywnym i zdobywczym, to ten wariant musi zaniknąć. Tak jest. Znaczy tak, znaczy w tym sensie to w pewnym sensie ja nie wiem, czy to jest próba w tym sensie, ja nie wiem, czy Frank miał taką intencję. Czy można tak odczytać? Ja nie wiem, czy Frank intencjonalnie chciał wyjść z getta, w ogóle nie wiem, czy było jakiekolwiek getto. Znaczy, znowu, jeśli to, co mówimy o Podolu jest prawdą, to getta po prostu nie było, akurat tam. A czy jakby getto było w Rzymie, getto było... Zamknięcie w języku, prawda? Okej, okay, nie, natomiast tak, jeśli popatrzymy na Frank jako ruch emancypacyjny, to rzeczywiście, to dokładnie jest tak, jak mówisz, znaczy, że to jest pewna próba, która jest niesłychanie interesująca sama w sobie. Bo jest teologicznie oryginalna, bo ma wszystkie odniesienia i tak dalej. Natomiast w początkach XIX wieku nagle się okazuje, że już nie trzeba. Znaczy, że jeśli ktoś chce wyjść z getta, to nie musi się tak męczyć. To nie musi się tak męczyć. Znaczy nie trzeba jakby przechodzić przez te dziwaczne teologie i kult kobiet, i dziwaczne rytuały. Zwłaszcza kult kobiet. I tutaj nagle sojusz z kościołem przeciw rabinom, a potem z rabinami przeciw kościołem, a potem to i to i to i to. Po prostu się przenosisz do innej dzielnicy, zaczynasz ubierać jak chrześcijanie i tyle. Jakby, oczywiście, że potem, ja znaczy jakby w następnym, jakby w następnym... Jak cię Właśnie nie. Znaczy jakby w następnym odwróceniu już twojego syna będą palcami wytykać. Znaczy jakby potem, w połowie XIX wieku, się okaże, że to nie działa. Znaczy, że ci wszyscy, którzy mieli złudzenie, że tak można nagle się zostać... Znowu, Wolfeigerschütz. Zamiast dziwny ruch religijny, co się robi? Się wstępuje do masonerii. Dlatego, że loża masońska to jest miejsce, gdzie się można napić dobrego wina i pogadać o biznesie z rozmaitymi chrześcijańskimi arystokratami. Znaczy, w następnym pokoleniu potem się okaże, że to jest niemożliwe. Znaczy, że właśnie takiego Wolfa i Beszyca będą wytykać, że on udaje, że jest mason, ale tak naprawdę to jest Żyd. Ale w początku XIX wieku jest takie złudzenie, że w ogóle wszystko wolno, a w związku z tym już nie trzeba.